Moim dzisiejszym gościem jest pan Bogdan Pęk, były polityk Ligi Polskich Rodzin. Panie Bogdanie, proszę powiedzieć, dlaczego pan popiera kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta Polski? Bo to są niesłychanie ważne wybory. To są wybory, które, nie boję się tego słowa powiedzieć, zadecydują w ogromnej mierze o przyszłości Polski, o kształcie polskiej demokracji, o ideologii, która będzie przyświecać rządzącym w Polsce. W moim przekonaniu, między tymi dwoma konkurentami, urzędującym prezydentem, ubiegającym się o drugą kadencję, panem Andrzejem Dudą, a nieudacznym prezydentem Warszawy, panem Trzaskowskim, jest przepaść, zarówno w sferze ideologicznej, jak i w sferze programu formalnego. Proszę Państwa, nie ma sobie co robić złudzeń. Jeżeli pan Trzaskowski jakimś dramatycznym zbiegiem okoliczności zostałby prezydentem, to doprowadzi do całkowitego paraliżu rządu, a przecież ta większość parlamentarna prawicowa, która rządzi, będzie rządzić jeszcze ponad 3 lata. Będzie to koniec, całkowite odwrócenie najważniejszych ze wszystkich reform, to jest reformy sądownictwa. Bo to prezydent mianuje sędziów wszystkich szczebli i on będzie mianował takich, który wskaże mu umierająca, bardzo zła dla Polski kasta sędziowska. To będzie oznaczać także, że pan prezydent, działając niezgodnie z interesem państwa polskiego i w sprzeczności z polityką zagraniczną realizowaną przez rząd, będzie utrudniał tworzenie Międzymorza, które jest jedyną nadzieją dla tej grupy państw z Polską na czele, aby zablokować hegemonię niemiecką w Unii Europejskiej poprzez tworzenie mniejszości blokującej w Radzie Europejskiej. Te elementy są absolutnie kluczowe, ale jest przecież wiele innych. My chcemy, żeby w Polsce obowiązywały zasady etyki chrześcijańskiej, żeby rodzina składała się z kobiety, mężczyzny i dzieci, żeby podstawą dumy narodowej była godność Polaka, który w tej nowej rzeczywistości będzie działał na rzecz polskiej racji stanu, która buduje, a nie na rzecz podporządkowania obcym wzorcom, obcej ideologii i tym ludziom, którzy nie życzą Polsce dobrze. Bardzo dziękuję.